Hej, ci z was, którzy oglądali moje live'y, wiedzą pewnie, że moją wielką pasją są niszowe imby. W którymś odcinku podcastu z kolei rozmawiałyśmy z Martą Nowak o polskich reality shows i wspomniałyśmy krótko o tym, że największe dramy są zawsze w tych o fryzjerstwie. I ostatnio zaczęłam się zastanawiać, dlaczego? Dlaczego fryzjerzy nie mogą żyć w zgodzie? Czy jest coś takiego w samej naturze zawodu, co determinuje skłonność do dramy? A może po prostu ta bardzo specyficzna nisza reality shows pojawiła się stosunkowo niedawno, kiedy idealna formuła telewizyjnej dramy została już doskonale opracowana, tak że realizatorzy nauczyli się z niej wyciskać samo gęste. Dzisiaj na moim kanale będziemy to badać. Ale najpierw zapraszam was na segment, w którym prezentuję wam najśmieszniejsze memy, posty i komentarze z naszej grupy na Facebooku, która nazywa się Chleb-tuba. Przed wami Chleb-tuba Spotlight. Inside you are two wolves. One is a frog. The other is a possum. You don't actually have any wolves. Program Ostre Cięcie prawdopodobnie powstał tak, że ktoś w studiu na porannej burzy mózgów rzucił taki pomysł. Hej, a może zrobimy kuchenne rewolucje tylko w salonie fryzjerskim? Mamy więc stary, sprawdzony format programu, w którym ekspert z dużego miasta przyjeżdża do właściciela małego biznesu, żeby mu pomóc. A w tym celu krzyczy na niego, że wszystko robi nie tak, rzuca przedmiotami, potem jest oczywiście jakiś wzruszający moment, metamorfoza i wielki finał. Magda Gessler wspaniale odnalazła się w tej formule i mogę chyba wręcz powiedzieć, że wyniosła ją do poziomu sztuki. Ale jest kilka powodów, dla których to się zupełnie nie sprawdziło w Ostrym Cięciu. Streszczę je wszystkie na koniec, ale na razie sprawdźmy, co tu się w ogóle wyprawia. Prowadzącymi są Andrzej Wierzbicki i Tomasz Schmidt. I spin jest taki, że razem są jak ogień i woda. W szóstym odcinku sezonu czwartego jadą do Piotrkowa pomóc Anecie z salonu Anet. Nie mija nawet druga minuta odcinka, a ja już pokuszę się na postawienie śmiałej tezy na temat tego, dlaczego pani Anecie coś z biznesem nie idzie. Jak często bywa w małych zakładach, większość jej pracownic to praktykantki, którym nie tylko nie musi płacić, ale wręcz sama dostaje kasę za ich szkolenie. Mimo to narzeka, że dziewczyny nie nadają się do niczego poza myciem włosów. Katarzyna, która też pracuje w salonie, narzeka, że jedna z praktykantek rozmawia z klientami o seksie. W sobotę był seks z mężczyznami. Co gorszy klientki? Klientkę, która tego słucha, po prostu jest zdruzgotana wręcz. Relacja samej dziewczyny jest oczywiście zupełnie inna. Okazuje się, że to po prostu jakiś creep, który jak przychodzi do salonu, to zawsze pyta o nią, żeby potem móc wypytywać ją o jej życie seksualne. Jest jeden klient, który powiedzmy jest zbyt nachalny. Fuj. Tymczasem Andrzej i Tomasz zajeżdżają swoją firmową Skodą pod salon Anet. I chyba już wiem skąd tytuł Ostre Cięcie, bo w pierwszych sezonach to jeszcze było Audi A5. Tomasz zaczyna od przejęcia gum do rzucia z ust fryzjerek prosto na swoją rękę. Czemu? Jezu, ludzie byli jacyś dziwni przed pandemią. Potem obserwują, jak salon działa na co dzień i oczywiście zaczynają od obowiązkowej awantury, wyżywając się na biednych praktykantkach. Jeżeli ty w trzeciej klasie, dziewczynko, nie wiesz, co ty robisz, to ty się już nigdy nie dowiesz, co ty robisz. Lecą pierwsze łzy. W tym salonie? Klientce też się obrywa. Jak księżyc stał, wyglądasz gorzej teraz niż jak przyszłaś. Zgodnie z klasyczną formułą musi być też oczywiście kontrola czystości. Chłopaki tłumaczą Anecie, że powinna najpierw sama nauczyć się fryzjerstwa, zamiast przyjmować dziewczyny na praktyki i doprowadzają do zerwania z nimi umowy. No i tu następuje mój ulubiony fragment wszystkich tego typu programów, czyli jakieś integracyjne zabawy, które mają w godzinę nauczyć zespół być zespołem, a szefową szefować. Bo prowadzenie biznesu właściwie niewiele się różni niż machanie taką kulką przez labirynt, ja zawsze to powtarzam. Czasem w tym momencie odcinka następuje taki fragment, w którym poprawiają wystrój salonu, ale że budżet jest dużo mniejszy niż w kuchennych rewolucjach, to szału nie ma. A najczęściej cała rewolucja opiera się na tym, że prowadzący wprowadzają do salonu jakiś magiczny produkt lub usługę, co jest oczywiście wyłącznie lokowaniem sponsora. Czekajcie, bo jakoś
jakoś w 22 minucie dopiero widzę prawdziwy dramat, który się tutaj rozgrywa w tle, na który nikt nie zwraca uwagi. Co to jest? Co to kurwa jest? Ja rozumiem ten syf na stole. Nie obchodzi mnie, co one sobie tam trzymają w kanciapie na stole. Jakieś fajki, torebki foliowe, muszelki. Ale czy wy widzicie, że one tu w szklanej kuli pełnej jakiejś brudnej wody z kibla trzymają żywe zwierzę, a Tomasz sobie z nią gada i udaje, że nie widzi? Magda nie przeszłaby wobec takiego okrucieństwa obojętnie. Czekajcie. Czekajcie, coś mi spadło. Dzisiejszy odcinek oglądacie dzięki Surfshark. Jeżeli jeszcze nie korzystacie z żadnego VPN-a, to po pierwsze, na co czekacie? Wszystkie wasze fajne koleżanki już korzystają i na pewno śmieją się z was siedząc na trzepaku za waszymi plecami. Na szczęście z pomocą przychodzi Surfshark, który jest łatwy i szybki w obsłudze, a w dodatku napakowany funkcjami. I łatwy do zainstalowania na nieograniczonej liczbie urządzeń w ramach jednej subskrypcji. Surfshark zabezpiecza wasze dane stosując niemożliwe do złamania szyfrowanie i najbezpieczniejsze protokoły VPN. A do tego zapewnia ochronę przed wyciekiem adresów IP i DNS, dzięki czemu nikt nie będzie w stanie śledzić, skąd łączysz się z internetem. Dzięki Surfshark zyskujesz też dostęp do platform rozrywkowych i ich zasobów, które z jakiegoś powodu są niedostępne w twoim kraju. Z Surfsharkiem nikt nie połapie się, gdzie tak naprawdę jesteś, ani kim. Jeżeli Netflix z jakiegoś powodu uznał, że Polacy nie zasługują na dany serial, możesz po prostu zalogować się z serwera w innym kraju. Przypominam też, że z kodem Kasia dostajecie 83% zniżki i 3 pierwsze miesiące za darmo. Wystarczy wejść na surfshark.deals/Kasia. Ogromne brawa dla Surfshark za zasponsorowanie tego odcinka. Tutaj z kolei jadą do Raciąża pomóc Żanecie z salonu Metamorfoza. Żanetę Tomasz podsumowuje tak. Ona jest po prostu chaosem. Wszystko wzięło się z chaosu według patologii. Zaczynamy od klientki, która przychodzi do salonu po jakieś refleksje. Właśnie rzucił ją chłopak i chce, żeby tego pożałował, więc refleksją, którą ja bym jej zaproponowała, byłaby ta nad swoim życiem. Dziewczyno, przychodzisz do programu Ostre Cięcie, żeby zemścić się na swoim byłym. 50 zł się należy. No w każdym razie efekt jest taki, że... To jest żenujące. Jest też taki fragment w każdym odcinku, kiedy Andrzej i Tomasz pokazują uczestniczkom, jak wygląda prawdziwe fryzjerstwo, robiąc im metamorfozy. I te fragmenty niezmiennie od pierwszego sezonu do ostatniego wywołują we mnie mroczne flashbacki, ponieważ każda z uczestniczek, a prawie każda, kończy z jakąś wersją tak zwanego Karen Boba. A wspominam o własnej traumie, bo bardzo dobrze pamiętam tę szkołę fryzjerstwa, której padłam ofiarą gdzieś w połowie gimnazjum. Fryzjerzy po różnych fancy szkołach kochają ten typ fryzur. Kochają, bo mogą się przy nich popisać precyzyjnymi, asymetrycznymi cięciami, intensywnym kolorem i skomplikowanym cieniowaniem. Niestety to, czy ofiara tych popisów, przychodząc do szkoły, ma ochotę wyglądać tak, jakby miała zaraz zawołać menedżera, to już ich nie obchodzi. Ale to jest najmniejszy problem, bo prawdziwy dramat zaczyna się w kolejnej obowiązkowej części wszystkich tego typu programów, jaką jest rozgrzebywanie osobistych problemów uczestniczek. Jeden z prowadzących zupełnym przypadkiem akurat pyta Żanetę, dlaczego jej mąż nie pomoże w prowadzeniu salonu. Bo przecież wcale nie jest tak, że o swoim bolesnym rozwodzie musiała napisać już w zgłoszeniu do realizatorów. No i kiedy Żaneta płacze, Andrzej i Tomasz wpadają na genialny pomysł, jak poprawić jej nastrój, przywrócić wiarę w siebie i chęć do życia. I tutaj trzymajcie się mocno. Chłopaki zabierają Żanetę na wycieczkę do domu samotnej matki. Bo jak wszyscy wiemy, najlepszym sposobem na wszystkie kłopoty jest powiedzenie komuś, że inni mają gorzej. Jest to fundacja, w której mieszkają matki samotnie wychowujące dzieci oraz osoby bezdomne. Żaneta, chcieliśmy was tutaj po to, żebyś zrozumiała, że twoja sytuacja nie jest zła, nie jest dramatyczna. Na pewno Żanecie zrobi się lepiej, jak zobaczy, że oprócz tego zła, którego sama doświadczyła, jest też na świecie dużo innego zła i innych rodzajów cierpienia.
Jej! Ale to nawet nie jest najgorsze, bo Żaneta Żanetą, ale jak muszą się czuć te kobiety, kobiety w kryzysie bezdomności, samotne matki, które w swojej desperacji zgodziły się wystąpić w telewizji tylko po to, żeby być przykładem tego, jak życie może być chujowe. W dodatku w zamian każda oczywiście dostała fryzurę na Karen i obietnicę od prowadzących, że pewnie niedługo znów się zobaczą. Jasne, chłopaki, założę się, że bardzo często będziecie wpadać do Raciąża, żeby je odwiedzić. Wielkim finałem programu jest zawsze moment, kiedy do studia przyjeżdża jakaś mikrocelebrytka z TVN-u, taka, która zwykle opowiada pogodę albo prowadzi program śniadaniowy i trzeba jej zrobić jakieś upięcie w ramach ostatecznego testu, po którym celebrytka przyzna lub nie przyzna salonowi swoją rekomendację. Jak się domyślacie, zwykle kończy się to jakimś komunijnym upięciem. To, czego nie ma w programie, a jest na przykład w Kuchennych Rewolucjach, to ten fragment, w którym ekipa filmowa razem z prowadzącymi wraca po kilku miesiącach sprawdzić, jak uczestnicy sobie radzą. I jak myślicie? Dlaczego? To jest to, o czym wspominałam na początku, co sprawia, że Kuchenne Rewolucje mają nieco więcej sensu niż Ostre Cięcie. Wszyscy wiemy, że żaden wyreżyserowany program telewizyjny nie naprawi magicznie sytuacji drobnych przedsiębiorców w mniejszych ośrodkach. I że to, na co naprawdę liczy większość uczestników, to po prostu ekspozycja medialna. Ale w przypadku restauracji, chociaż faktycznie da się nauczyć pracowników tych kilku dań, które pociągną restaurację do przodu i będzie się dało na nich utrzymać knajpę. A tych biednych fryzjerek nie nauczą przecież całego fachu w 2 dni, chyba że faktycznie mają zamiar pokazać im, jak ścinać tego jednego asymetrycznego boba i będą go wciskały każdemu klientowi niezależnie od tego, czego chce czy nie. Dużo lepszą formułę przyjął program na TVN Style Mistrzowskie Cięcie, bo to jest taka wersja Masterchefa tylko dla fryzjerów, gdzie grupa zawodowców rywalizuje ze sobą o tytuł mistrza w swoim fachu. Tylko w tym przypadku to wygląda tak, jakby scenarzyści podkręcili level dramy tak, że wyjebało skalę. Naprawdę, były już przecież w historii różne programy oparte na generowaniu konfliktu. Poczynając od Big Brothera, kończąc na najróżniejszych wersjach współczesnego Love Island. Ale nigdzie ludzie się tak ze sobą nie żrą, jak w Mistrzowskim Cięciu. Ja wiem, że oni mają po prostu scenariusz do odegrania, ale to nie jest to samo, co w jakichś trudnych sprawach, bo wtedy od razu to widać po aktorstwie. Wygląda na to, że to są faktycznie jacyś prawdziwi fryzjerzy, tacy, którzy nie mają problemu z pokazaniem się przed całą Polską jako straszne buce. Oczywiście TVN Style tylko w to graj, bo potem mogą co bardziej soczyste kawałki wrzucić do siebie na kanał i opatrzeć jakimś soczystym clickbaitowym tytułem. Szarpał klientkę za włosy i przeklinał przy dziecku. No zobaczcie, jak szarpał. Pani głowę, stop! Czy ty jesteś nienormalny? A już z umiłowaniem graniczącym z dziwaczną perwersją realizatorzy znęcają się nad jedną z uczestniczek, której atak histerii i roszczeniowość podobno przeszły do historii programu. Ta roszczeniowość i histeria objawiają się w konkurencji, w której uczestnicy mają przeprowadzić na sobie nawzajem metamorfozy. Domyślam się, że nie ujawniono wcześniej uczestnikom, że taka konkurencja będzie, ale domyślam się, że podpisali takie umowy, że realizatorzy mogą zrobić z nimi co tylko zechcą, włącznie z przerobieniem na sianko dla królików miniaturowych. Jedna z uczestniczek w programie ma ogromny problem z tym, że koleżanka chce jej skrócić włosy, bo są dla niej bardzo ważne. Tylko nie stopnij mi z przodu, proszę. Dlaczego? Taka była umowa, tak żeśmy się umawiały, Dorotko, tak żeśmy się umawiały i na to mi się Dorota, zgadzałaś. Z jakich powodów to jej sprawa, ale cała reszta oczywiście nie może przejść do porządku dziennego nad tym, jak brakuje jej profesjonalizmu. Dorota, ty może zawód powinnaś zmienić, jeżeli jesteś taką histeryczką? Czy ma ktoś chusteczki na sali? Dorota już jest spalona tak właściwie. Jeden koleś nawet snuje jakieś mroczne fantazje o tym, co sam by z nią zrobił, gdyby to jego dobrali z nią w parę. Myślę, że jakbym dostał Dorotkę, to by się zapłakał, to by jeszcze do teraz płakała. Bo wygoliłbym jej pół głowy i wzorek taki piękny, no. W ogóle by mi nawet przy tym oko nie mrugło. Pełna profeska, maszynka, koniec. Tylko po to, żeby dać jej nauczkę,
jaką nauczkę, że fryzjerzy nie mogą mieć emocji? Jest coś wyjątkowo obrzydliwego w tym publicznym upokarzaniu przez ścięcie włosów wbrew woli. Zwłaszcza, że taki motyw w naszej kulturze nie pojawia się po raz pierwszy w programie Mistrzowskie Cięcie. Nie wiem też, w jaki sposób jej przywiązanie do własnych włosów ma świadczyć o jej braku profesjonalizmu. Zakładam, że szła do programu, żeby popisać się tym, jak sama potrafi układać włosy innym, a nie żeby sprawdzić, jak dużo ingerencji we własne ciało jest w stanie znieść. W każdym razie z tego odcinka udało im się wycisnąć chyba aż 3 clickbaity na kanał TVN Style, więc... Mam wrażenie, że cały ten program to jakiś eksperyment wojskowy, w którym rząd testuje narkotyki wzmagające agresję. Bo to, jak uczestnicy się tutaj absolutnie nienawidzą, przekracza wszelkie poziomy obserwowalne w historii telewizji. Jest w tym wszystkim oczywiście miejsce na klasizm. Sorry, jeżeli przyjechałeś z psina dolnego. I seksizm. Dużo, dużo seksizmu. Niepięknie. Kochanie, to nie jest konkurs modelingu. Nie wierzę zresztą, że ten koleś z fioletowymi włosami nie jest opłacanym aktorem. Bo jak ktoś dobrowolnie chciałby zrobić z siebie publicznie Villaina z nienapisanej jeszcze bajki Disneya? Kochanie, umyj głowy pani, bo kochanie, do roboty. No i wśród tych programów jest jeszcze Afera Fryzjera o podobnej formule co Ostre Cięcie, tylko zamiast Andrzeja i Tomka mamy Macieja Maniewskiego. Maciej dużo mniej krzyczy i zamiast wciskać fryzjerkom jakieś magiczne garnki, uczy je z anielską cierpliwością takich podstaw jak to, że warto umyć włosy każdemu klientowi przed rozpoczęciem pracy. Serio, niestety musi to tłumaczyć chyba w każdym odcinku. No a przez to, że prowadzący jest w miarę miły i pomocny, to domyślam się, że program nie bije rekordów oglądalności. To tyle, moi drodzy. Nie mam dzisiaj dla Was żadnego bystrego podsumowania, żadnej diagnozy kondycji naszego społeczeństwa odbijającej się w krzywym zwierciadle programów rozrywkowych. Nie mam żadnych recept dla mikrobiznesów w byłych miastach powiatowych i ich licznych satelitach. Jedyne, co mam, to...